Nasza spółka przejęła w lipcu 2021 roku korty tenisowe przy ulicy Pułtuskiej po to, aby podnieść je na wyższy poziom, ale żeby zachować funkcję sportową i z poszanowaniem całej przyrody, która znajduje się w tym miejscu. Pierwszy etap zakłada budowę hali tenisowej, która przykryje 5 kortów o twardej nawierzchni. Wcześniej znajdowały się tutaj 4 korty. Poprzez tę modernizację uzyskamy kolejny kort, którym będą mogli cieszyć się wrocławianie. Oprócz tego wyburzyliśmy ściankę tenisową, którą zmodernizujemy i postawimy na nowo. Teren budowy hali przy ulicy Pułtuskiej został zabezpieczony. Również, co jest najważniejsze tutaj na tym terenie, wszystkie drzewa w okolicy inwestycji zostały zabezpieczone zgodnie z projektem ochrony drzew. Dzięki temu, że powstanie tutaj hala tenisowa, obiekt z obiektu sezonowego przekształcimy w obiekt całoroczny. To jest jakby pierwszy etap, który zaczęliśmy pod koniec roku i chcemy go zakończyć na przełomie lipca i sierpnia, tak żeby zdążyć jeszcze z tym sezonem halowym przed zimą. Natomiast drugim etapem jest budowa zaplecza socjalnego. No i w trzecim etapie jest zaplanowana architektura całego tego obiektu, który jest zabytkowy pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.